50+. Nowy wiek kultury. Od kiedy w ogóle tutaj mieszkasz? No, od urodzenia. Od urodzenia. Czyli pamiętasz od zawsze tą okolicę? Tak jest. Tak. Tutaj się urodziłam. Tutaj chodziłam do szkoły. Tutaj mieszkam. I jak się ta cała okolica zmieniła przez ten cały okres twojego życia? No, na pewno bardzo się zmieniła. No, chociaż są takie miejsca, które zmieniły się. No, jedne więcej, drugie pewnie mniej. Ale no nie ulega wątpliwości. Przybyło budynków przede wszystkim. Nowe szkoły, kościoły. To, co się da zauważyć. A są takie miejsca, które kiedyś były, a teraz ich nie ma, ich ci brakuje? No więc ile razy przejeżdżam przez Grudyń, no to wiadomo, stoi nowa szkoła, starej nie ma, do której całe 8 lat tutaj się chodziło, tutaj wiadomo, wspomnienia. Cieszy nowa szkoła, prawda? Nie ma starej, jest nowa. Na pewno też mieszkam teraz w swoim domu. No, parę kilometrów od domu rodzinnego. No ale jest ta szansa, że można wrócić jeszcze do tego domu rodzinnego. Do którego człowiek z wielkim sentymentem wraca. Wspomnienia tam są takie najbardziej bliskie sercu. A jakie masz takie najważniejsze wspomnienie z tej okolicy? Jakiś dzień najpiękniejszy albo coś, co jest dla ciebie ważne? No na pewno takie wspomnienia z dzieciństwa jednak. Wspomnienia z dzieciństwa właśnie. Szkoła, nauczyciele ze szkoły właśnie. Ksiądz od religii właśnie. To człowiek wspomina z sentymentem i z wielką taką wdzięcznością dla tych właśnie osób, bo no cóż dużo mówić, było to zupełnie inne wychowanie, inne podejście na pewno. Była ta dyscyplina, był nasz szacunek do nauczycieli właśnie. Do wychowawców, do przełożonych. No, nieporównywalny z dzisiejszym. Mhm. A co było taką najważniejszą rzeczą, czego się nauczyłaś w tej szkole właśnie dla ciebie? Na pewno nauka i praca. To jest po prostu... na pewno to jest dyscyplina, punktualność, rzetelność. Które no po prostu to zostaje w człowieku do dzisiaj i no, to człowiek się starał swoim dzieciom przekazywać właśnie takie te cechy, no dobre, no bo cóż dużo mówić. Z twoim mężem Wieśkiem macie bardzo piękną kolekcję staroci. Skąd w ogóle taka pasja się działa u was? No, bardziej może to jest właśnie pasja Wieśka, trochę mniejsza właśnie moja. No ale na pewno przecież urodziliśmy się w domach, gdzie bynajmniej u mnie, pamiętam, nie mieliśmy wody w domu, nie było prądu. Po prostu ja sama pochodzę z rodziny wielodzietnej, było nas w domu 10. Pięciu braci, więc jak uczyliśmy z tej szkoły, prawda, i było zadanie do odrobienia, no to pięcioro nas siedziało przy stole, w środku lampa naftowa, odrabiało się zadanie, tak człowiek właśnie się uczył, tak się wychowywał i to się pamięta po prostu. I teraz wiadomo, duży skok do przodu, że technika i mamy te urządzenia w domu, wszystkie, ale człowiek jednak wspomina sentymentem te stare czasy właśnie i tym się fascynujemy. Chcemy dzieciom pokazać, innym też właśnie osobom przyjeżdżającym gościom, że właśnie czym się oświetlało dom, skąd się brała mąka na chleb, właśnie, że to trzeba było w żarnach sobie umierzyć. No i to się stąd pasja. Pasja, zamiłowanie,
sentyment do dawnych czasów właśnie. A powiedz mi, a z tych wszystkich przedmiotów wy ich macie strasznie dużo. Który jest jakiś taki najbliższy tobie, z którym się coś najfajniejszego kojarzy? Coś, co najbardziej lubisz z tej kolekcji waszej? Więc na pewno tarka taka do prania. Mhm. Bo przecież jak patrzę na tą tarkę i przypomnę sobie moją ukochaną mamę, no już dzisiaj świętej pamięci, nie żyjąc, ile ta kobieta musiała się napracować, żeby z tylu osób na tej tarce wyprać. Mhm. Po prostu, a jak pamiętam od dzieciństwa, mama była po prostu kobietą bardzo elegancką, czyściutką i bardzo dbała o porządek, o czystość w domu, więc ile ją to kosztowało po prostu i no uważam ją za kobietę naprawdę, jakbym ją mogła jakoś wyróżnić, odznaczyć, nie wiem, to bym pewnie ją uhonorowała najbardziej na świecie po prostu za jej poświęcenie, za jej wychowanie. Jednak tyle dzieci, to dzisiaj przecież rzadko się zdarza. No tak. Rodzina tak wielodzietna. A powiedz mi, a sama na tej tarce też prałaś? Na tarce sama nie prałam. Aha. Zdarzało mi się, że tam ręczne pranie jakieś, no do dzisiaj wiadomo, że człowiek coś tam, jakąś przepierkę ręczną, jakieś tam delikatnych rzeczy, ale jednak na tarce nie spróbowałam. A powiedz mi, a masz, bo rozmawialiśmy dużo o takich miejscach specyficznych w Grudku. Mówiliście na przykład o Kładce Miłości, o różnych takich miejscach, których generalnie może ludzie nie znają tutaj, a na pewno nie znają ich turyści. Które z tych miejsc jest twoim miejscem ulubionym, z którym masz najlepsze wspomnienia? A więc takie już z młodości takiej dorosłej, gdzie już pracowałam, no to pewnie Zapora. Sklep na Zaporze. Mhm. Tam poznałam swojego męża, Wieśka. Wieśek pracował na elektrowni, ja w sklepie. Więc no, takie wspomnienia są bardzo miłe, sympatyczne. I tam też była właśnie ta kładka, o której mówiłam. Więc Wieśek mieszkał po drugiej stronie Zapory na Zagórę, więc żeby odwiedzić można powiedzieć Mount Everest. Dlaczego? No, kołysząca się, no, nigdy wcześniej nie chodziłam przez żadną taką kładkę wiszącą, wiejącą się. Jak zrobiłam pierwszy krok, tylko kładka, wiadomo, huśta się w jedną stronę, w drugą, no to no, ciężko było utrzymać równowagę. Obydwoma rękami trzymałam się siatki. Nie mogłam zrobić kroku do przodu, żeby raczej byłam zdecydowana wracać. No nawet zastanawiałam się, czy warto kontynuować znajomość z Wieśkiem. No ale na szczęście jakoś... Miłość była silniejsza. Tak, Wieśek pomógł przejść przez tą kładkę na raz. Także już później to było o wiele łatwiejsze, chociaż ile razy przechodziłam, zawsze byłam pełna obaw i nie było to dla mnie łatwe. Na szczęście mieszkamy teraz w takim miejscu, gdzie nie trzeba chodzić przez kartkę. Słuchaj, jesteśmy już pod koniec naszego projektu 50 plus nowy wiek kultury. Powiedz, co to w ogóle było dla ciebie za doświadczenie? Cały ten projekt, nasze spotkania? To na pewno coś fajnego. Bardzo po prostu obydwoje z Wieśkiem tak uważam, że no, zaangażowaliśmy się. Byliśmy cały czas na miarę naszych możliwości aktywni, staraliśmy się zabierać głos, wypowiadać tam na różne tematy, na ile tam byliśmy w stanie właśnie do tematu podejść. No bo to na pewno to coś fajnego, co uważam, że warto kontynuować, same takie spotkania właśnie z osobami, wszyscy zaprzyjaźniliśmy się. Jest to zupełnie takie, no coś dla nas uważam. Nie to, że tylko w domu obowiązki domowe, czy jak się krząta i tak o jakimś dzień za dniem, ale jednak wyjście z domu, spotkanie, to jest takie i odpoczynek, i relaks, i no uważam, że
no jest nam to potrzebne i no i zasługujemy na to. Jasne, super. Jeszcze mi tylko powiedz, bo hasło naszego finału to jest ogródek gotowy na wszystko. Powiedz mi, czy na przykład jest coś takiego, na co z Wieśkiem chcielibyście być gotowi? Czy jest na przykład jakieś wyzwanie, na które czekacie, albo coś, czego nigdy nie robiliście, a chcielibyście spróbować? Ale jak mam rozumieć, czy to ma być coś w formie, coś dla nas? Czy dla coś... was, tak, tak. Jakieś coś, co byście chcieli, coś, czego byście chcieli spróbować. Tak, no na pewno jak do tej pory mało razem wyjeżdżaliśmy gdzieś. Mało przebywaliśmy razem poza domem. No bo wiadomo, praca, dzieci, czy wcześniej budowa domu i cały czas człowiek o coś zabiegał, prawda, żeby... dzieci nasze, prawda? A teraz kiedy dzieci są dorosłe, praktycznie jeszcze najmłodsza córka Kasia ma dwa lata, to właśnie myślimy o tym, żeby coś zobaczyć, gdzieś może wyjechać, coś zwiedzić, coś, czego właśnie wcześniej no nie było nam dane, to taki był czas, że nie było łatwo, trzeba było raczej pilnować pracy. Czyli teraz jest na to moment? Tak, myślę, że właśnie teraz jest na to moment, że moglibyśmy sobie pozwolić, żeby no inaczej trochę, coś dla siebie. Nie wszystko dla dzieci, nie wszystko dla rodziny, ale często chociaż dla siebie. Super, super, bardzo Cię lubię.